Hejka wszystkim, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapowiada się dosyć ciekawie, dlatego że będzie coś się działo w moim życiu, co jeszcze nie miało miejsca. A w sumie co, no to już będziecie wiedzieć pewnie po tytule, więc powiem, że jedziemy dzisiaj na tatuaż. Krzysiek ostatnio zaczął sobie robić rękaw i dzisiaj będzie mieć drugą sesję, jeżeli chodzi o niego. A ja dzisiaj będę robić aż dwa tatuaże, to znaczy mam nadzieję, że wytrwam. Co i jak to później wam powiem albo pokażę. Mam nadzieję, że przeżyję, chociaż troszkę się stresuję, ale no myślę, że nie będzie aż tak źle. Chociaż ten jeden tatuaż mnie przeraża, a raczej miejsce w nim, bo jest dosyć takie bolesne z tego, co każdy mi mówi. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, albo nie pożyjemy. Także no, ale niedługo jedziemy jeszcze odebrać paszporty, także ja idę się już właśnie ogarnąć i będziemy po nie ruszać, a później tak w sumie na wieczór jedziemy na ten tatuaż, także trzymajcie kciuki i widzimy się później. Uwaga, uwaga, jeszcze nie był pokazany człowiek FIFA, a tutaj Lili obsługuje go. Jak widzicie, bardzo jest czysto u nas. A to dlatego, że ten pan woli grać zamiast posprzątać. Nie, a tak serio to Lili wszystko znosi z pokoju, bo chce tutaj być z nami. Tutaj ta najnowsza FIFA, o, reprezentacja Elbląga widzę. No i oni się tutaj wygłupiają, a ja idę się malować tu na moje stanowisko. Także odzywam się później. Siema. Pani poszła? Idziemy odebrać paszporty, Lila, nie? Żeby podróżować po świecie. A więc, kochani, odebraliśmy paszport. Wyglądamy jak rodzina z Wyrolów, dosłownie na tych zdjęciach. Co jest ciekawe, że Lili tylko paszport jest 5 lat ważny, a nasz 10, pewnie dlatego, że to jest taki tymczasowy dla dzieci. Tak czy siak, no już jestem zadowolona, że mamy to z głowy na 10 przyszłych lat. No z Lili to tam 5, ale no wiecie, zawsze coś. No, także będziecie mogli się spodziewać, jak się wszystko unormuje u nas na świecie, to jakieś podróży. Witam, proszę pana, co to za niezdrowe jedzenie? Fast foody. Nie, to jest sałatka pyszna, prawda? Będziemy jeść trochę niezdrowo, ale czasami można. No przy tym panie zdrowo się nie da zjeść, więc trzeba się zadowolić takim czymś. O, jak ładnie Lilunia się wuja, prawda? Fajnie. Piesek tam jest? Hej. Chodź szybko. Chodź, tygrysie. Siadaj, siadaj. Siad, Kali. Siadaj. Siad. Siadaj tym grubym tyłkiem. Dawkę, dawkę. Nie dasz? Kochani, wy mnie się zastanawiacie, jak tam było na tatuażu. Ale wyszło tak niestety, że nam odwołali na ostatnią chwilę, tak naprawdę, nie wiem, godzinę, dwie przed, nie? No i niestety nie pojechaliśmy, chociaż już byliśmy obydwoje gotowi na właśnie na ten zabieg. Nie, dla mnie to prawie jak operacja, pewnie bym się czuła. No ale jak nie teraz, to następnym razem. A dzisiaj udało nam się wybrać do akwaparku do Redy. Chociaż już byliśmy, ale jeszcze nie byliśmy z naszą Lili. I w sumie nawet ostatnio nie zwróciłam uwagi za bardzo na te dziecięce atrakcje, więc dzisiaj zobaczymy, czy będzie się dobrze bawić. Wieczorem, jeżeli nam czas i wszystko pozwoli, to lecimy też do kina sami. Moja mama zostanie z Lilą. Także dzisiaj się zapowiada trochę ciekawiej niż zwykle, ale też zobaczymy. I wybieramy się na 25 lat niewinności Tomka Komendy, także czytałam opinie, no to były ok, ale wiecie, w gruncie rzeczy każdy lubi co innego, więc ocenimy to już po filmie. Thank you.
tylko spójrz się tutaj. Hallo! Powiedz, jestem ziomek. Ziomek. No i jesteśmy na miejscu i idziemy pływać. Prawda, Lila? Będziesz pływać? Aha, zlałaś mnie. Nie, no podziałaś. Lilenio, pokaż się. Idziesz pływać? Super. Kochani, my byliśmy w akwaparku, teraz jak widzicie już jestem ogarnięta, dlatego że idziemy do tego kina. Do kina idziemy praktycznie za chwilę, nasze wychodne. Miałam ogólnie takie plany, żeby coś porobić ciekawego, Krzysiek przyjedzie, ale niestety to tak nie poszło jak chcieliśmy, ale tak czy siak dzisiejszy dzień będzie dosyć przygodowy. Byliśmy aż 3 godziny prawie na redzie. Jeżeli chodzi o plac dla dzieci, jest super, naprawdę jest fantastyczny, naprawdę Lili była zadowolona. Jak również, no można było na pontonach zjeżdżać, także fajnie. Na pewno lepiej niż jak byliśmy rok temu. Rok temu albo w tym roku byliśmy, w tym roku chyba byliśmy na początku walentynki jakoś. Także teraz było o wiele, wiele lepiej. I jak chodzi o strefę dla dzieci, to jest naprawdę super. No i właśnie idziemy za chwilkę do kina. Ja się tutaj, wiecie, trochę odpicowałam, dlatego że po prostu nie wychodzę na miasto. No i raz na jakiś czas można dobrze wyglądać. No i właśnie, idziemy zaraz jeszcze zjeść i wyruszamy do kina. Kochani, ostatnio na moim kanale pojawia się dużo jakby testów produktów, jakichś sprzętów i dzisiaj przychodzę do Was z urządzeniem do czyszczenia zębów. Nie wiem jak nawet po polsku nazywa się to urządzenie. Z tego co translator mi powiedział, to jest to irygator. Ja nie znam takiego słowa, także mi ciężko powiedzieć, czy to jest poprawne. I za pomocą wodno-powierzchniowej mocy możemy w delikatniejszy sposób niż na przykład, wiecie, nić dentystyczna czyścić sobie zęby. Do urządzenia tutaj dodajemy wodę, ale możemy również dodać płyn do płukania jamy ustnej w celu tam sterylizacji bądź posiadania świeżego, wiecie, oddechu. I tutaj tak prezentuje się ten sprzęt. Tutaj są właśnie takie końcówki. To wygląda trochę jak urządzenie u dentysty, takie, które napełnia się wodą i pryska, żeby właśnie oczyścić. Myślę, że to coś jest na podobę. To jak widzicie, sprzęt jest zapakowany w takim etui, więc fajnie można z tym produktem podróżować sobie gdzieś. Wow, wygląda to całkiem fajnie. Czekajcie, nie mogę wyciągnąć. Tak to jest z dużymi paznokciami. I tak prezentuje się właśnie to urządzenie, więc to nie jest jakieś, wiecie, wielkie, które, nie wiem, nie możemy gdzieś przenieść. Jak widzicie, to jest malutki sprzęcik, więc tylko pakujemy sobie końcówkę i możemy używać tego, gdzie chcemy tak naprawdę. Możemy to używać jako nić dentystyczną, ale też do masażu dziąseł. Jeżeli ktoś ma problemy stomatologiczne, to ten sprzęt pomoże w oczyszczaniu jamy ustnej, ale też jest to dobre dla osób, które mają aparat na zębach. Urządzenia posiadasz szybkie ładowanie. No i ogólnie link do tego wszystkiego będziecie mieli w opisie, jak również kod rabatowy, jeżeli ktoś będzie chciał to zakupić. Ja zaraz to właśnie przetestuję i powiem Wam, jak moje wrażenie odnośnie tego sprzętu. Więc przy Was tutaj odpakowuję to. Okej. To się napełnia wodą. Właśnie muszę zobaczyć co i jak. O, dobra. Tutaj widzę, że to się otwiera. Ok. I prawdopodobnie w ten pojemniczek wlewa się wodę i wtedy to tutaj pobiera wszystko. Więc ja idę tutaj napełnić i będę to używać. Ogólnie, kochani, tutaj jest ten kabelek do ładowania, bo to jest urządzenie, które normalnie się ładuje. Jak również jest tutaj instrukcja, ale widzę, że
Tylko niektóre rzeczy są przetłumaczone. A nie, dobrze, jest przetłumaczone gdzie niegdzie po angielsku, więc spokojnie. Ale jak coś, to tutaj widzę, jeszcze jest jakiś. Aha, to jest karta po prostu gwarancyjna, więc idę już napełniać i testować. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten produkt, to byłam zaskoczona tym, jak działa, bo po prostu się nie spodziewałam. Ogólnie, jeżeli chodzi o czyszczenie zębów, to powiem Wam, że faktycznie działa. Wydaje mi się, że lepiej niż nić dentystyczna. Dlatego, że na przykład u mnie nić, wiecie, potrasznę tutaj dziąsła strasznie, ja nic nie używam, a to jest o wiele lepsze, bo nie sprawia żadnego bólu, tylko jest takie dziwne uczucie, tak stryka i na początku się wystraszyłam tego. Na początku, jak jest woda, to musi to parę razy kliknąć, żeby ta woda się tutaj nabrała i żeby ona właśnie wystrzeliła w naszym kierunku. Fajne jest do czyszczenia tych zębów właśnie z tyłu przede wszystkim, bo wiecie, z przodu tutaj widzimy, jak czyścimy, a z tyłu niekoniecznie, więc naprawdę fajnie i zauważyłam, że wygląda to troszkę lepiej. Myślę, że przy częstszym użytkowaniu na pewno będą lepsze rezultaty, bo dla, wiecie, takie pierwsze wrażenie jest ok, ale no trzeba to więcej jakby używać, żeby były efekty, ale fakt, że spełnia swoją funkcję. Kochani, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak byliśmy w kinie. Otóż byliśmy, tak jak Wam wspominałam, 25 lat niewinności Tomka Komendy. Ogólnie film mi się bardzo podobał, z czego jestem trochę zadowolona i też zdziwiona, bo przeważnie nie lubię polskich filmów, jak również nie lubię w ogóle takich filmów dokumentalnych, nie wiem, takich, jeżeli chodzi o biografię, no nie wiem, jak to nawet nazwać i ująć, ale sam los tego człowieka mnie ciekawił i jak już słyszałam o tym kiedyś w telewizji, tak teraz poszłam z czystej ciekawości i naprawdę jestem zadowolona. Dosyć ciekawy film, fajnie zrobiony, zmontowany jak na Polskę, to jestem pod wrażeniem. I ogólnie no, polecam Wam, jeżeli interesują Was takie tematy. Mi się już troszkę zmienia gust co do filmów i już coraz częściej oglądam właśnie takie o innej w ogóle tematyce, niż mnie kiedyś interesowała filmem. Chciałabym Wam jeszcze napomknąć, że obejrzałam fajny serial na Netflixie, Emily w Paryżu, także Wam polecam. Obejrzałam również film Escape Room i też Wam go polecam, fajny do obejrzenia na raz. I słuchajcie, dzisiaj byłam cały dzień praktycznie u rodziców, bo widzieliście, że też nagrywałam u rodziców właśnie test tego sprzętu. I ogólnie Krzysiek był odebrać busa firmowego, bla 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 bla. I robiłam u rodziców trening i teraz przyjechaliśmy do domu i słuchajcie, wchodzimy na klatkę. My mieszkamy na parterze i patrzymy, a nasze drzwi, wycieraczka jest osikane przez prawdopodobnie psa, nie sądzę, żeby to był jakiś sąsiad odważny. No i ktoś po prostu nie posprzątał po tym psie. Jest mi bardzo przykro i czuję się mega zażenowana tym, że po prostu ludzie są tak bezczelni, że to zostawili, bo gdyby mój pies takie coś zrobił, ja bym leciała w podskokach, żeby ktoś tego nie zauważył, bo po prostu by było mi wstyd, a jeszcze bardziej by było mi wstyd, gdyby ktoś mnie zauważył, jak idę i nic z tym nie robię. Myślę, że ktoś jednak został niezauważony. Wywiesiliśmy na klatce dwie kartki dotyczące tego, że jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, no to już podejmiemy inne działania. Dobrze, że nie wiemy kto to, bo Krzysiek był tak wkurzony, że myślę, że byłby zdolny zrobić coś głupiego. No i ogólnie teraz siedzimy sobie, oni poszli się umyć. Ja zaraz tutaj będę ogarniać trochę, bo jest co. I myślę, że coś włączę sobie w telewizji. Ostatnio mam manię na oglądanie, więc coś możecie mi polecać w komentarzach. Słuchajcie, ja stwierdziłam, że się z Wami już pożegnam, chociaż chciałam jeszcze nagrać jutrzejszy dzień, ale myślę, że zacznę nowego vloga i po prostu będę dodawać może częściej vlogi, a troszkę krótsze, bo wiem, że każdy
z Was czeka, to znaczy każdy, no ci, co oglądają mnie na bieżąco, bo piszecie do mnie i mówicie, kiedy vlog, kiedy jakiś filmik. Ogólnie jak teraz Krzysiek pojedzie, to planuję się zabrać za filmiki trochę o innej tematyce niż tylko vlogi, bo już dawno niczego innego u mnie nie było, także trzymajcie kciuki, żebym wyszło Lili mnie właśnie woła. Także już się z Wami będę żegnać i do zobaczenia i widzimy się w kolejnych vlogach. Pa, pa!